Może ten film uratuje komuś życie. Siedemnastoletnia dziewczyna wyszła z kawiarni, w której pracowała w weekendy i zniknęła bez śladu. Policjanci zaczęli znajdować niepokojące dowody, które sugerowały, że stało się z nią coś naprawdę strasznego. Od pierwszych dni ta sprawa stała się głównym tematem wiadomości w Szwecji, a w poszukiwania zaangażowało się ponad 1000 osób, co czyniło je największymi w historii kraju. Kiedy smutna prawda w końcu wyszła na jaw, ludzie byli w szoku, że coś takiego mogło się wydarzyć. Lisa Holm urodziła się 7 lutego 1998 roku w małym szwedzkim mieście Skövde. To było ciche i spokojne miejsce. Mieszkała tam z rodzicami i starszą siostrą. Lisa była miłą, pozytywną i zdeterminowaną osobą. Jeszcze przed ukończeniem szkoły zdecydowała, że chce wyjechać do Australii i tam studiować architekturę. Ponadto często podróżowała z rodzicami, zwiedzając wiele innych krajów. Dziewczyna była również bardzo samodzielna. Od lat nastoletnik starała się znaleźć różne prace dorywcze, aby samodzielnie zarabiać pieniądze. Przed początkiem lata 2015 roku, kiedy Lisa miała 17 lat, podjęła swoją pierwszą poważną pracę w kawiarni położonej około 40 minut jazdy od jej domu. Przez pierwsze kilka tygodni rodzice zawozili ją tam samochodem, ale wkrótce ojciec dziewczyny kupił jej skuter. Lisa miała prawo jazdy na ten rodzaj pojazdu, a samochodowe mogła zdobyć dopiero po ukończeniu 18 lat. Dziewczyna była zadowolona z tego prezentu, ponieważ chciała samodzielnie dojeżdżać do pracy. Mimo to ojciec przez kilka tygodni jej towarzyszył, ponieważ Lisa miała niewielkie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów po drogach. Pracowała tylko w weekendy, a ojciec codziennie jeździł z nią rano i wieczorem. Dopiero 7 czerwca dziewczyna po raz pierwszy pojechała do kawiarni sama swoim skuterem. W południe jej rodzice postanowili odwiedzić ją w pracy, aby coś zjeść i zobaczyć, jak sobie radzi. W tym dniu w kawiarni było dużo klientów, a Lisa była bardzo zajęta pracą. Wzięła krótką przerwę na obiad, zjadła razem z rodzicami, a ci wrócili do domu. O 18:23 Lisa napisała do ojca, że wyjeżdża z pracy, ale już 3 minuty później otrzymał od niej telefon. Mężczyzna odebrał, ale nikt się nie odezwał. Słyszał w tle jakieś głosy i pomyślał, że Lisa przypadkowo nacisnęła połączenie. Ojcu wydawało się, że jego córka rozmawia z kolegami z pracy. Słyszał również dźwięk trzaskających drzwi samochodu. Mężczyzna kilka razy wypowiedział jej imię, a potem przerwał połączenie i zaczął czekać, aż wróci do domu. Minęła godzina, a rodzice dziewczyny zaczęli się martwić. Lisa już powinna była dotrzeć i jej ojciec od razu pomyślał, że mogło się coś stać po drodze. To był pierwszy raz, kiedy sama jechała skuterem i mężczyzna bardzo martwił się o jej bezpieczeństwo. Kilka razy próbował do niej zadzwonić, ale telefon Lisy był wyłączony. Po kilku minutach ojciec postanowił pojechać jej naprzeciw. Dziewczyna powinna była jechać najkrótszą drogą i mężczyzna miał nadzieję spotkać ją po drodze. Obawiał się, że jego córka mogła mieć wypadek, więc jechał powoli, obserwując drogę. Ale Lisy nigdzie nie było. Mężczyzna dojechał do kawiarni, nie znajdując swojej córki. Podjeżdżając do miejsca jej pracy, zobaczył przed budynkiem zaparkowany skuter Lisy. W tym momencie mężczyzna już otwarcie panikował, bo nie udało mu się znaleźć córki na całej drodze. Widząc jej pojazd, odetchnął z ulgą. Pomyślał, że dziewczyna z jakiegoś powodu została dłużej w pracy. Jednak w lokalu nikogo nie było, a mężczyzna zauważył coś jeszcze. Klucze do skutera były w stacyjce, a na nim nie było kasku Lisy. To ostatecznie utwierdziło go w przekonaniu, że coś złego stało się z dziewczyną. Nigdy nie zostawiłaby kluczy w skuterze, zostawiając go bez nadzoru na parkingu. Tymczasem matka Lisy zadzwoniła do właścicielki kawiarni, mając nadzieję, że ta będzie mogła rzucić światło na zniknięcie dziewczyny. Ale kobieta powiedziała, że nie ma pojęcia, gdzie mogła się podziać.
Dzwoniła do swoich pracownic około 6 wieczorem, a te powiedziały, że zamierzają zamknąć lokal. Po telefonie od matki Lisy, właścicielka kawiarni od razu wsiadła do samochodu i tam pojechała. Po drodze zadzwoniła do swoich znajomych, którzy mieszkali w pobliżu lokalu i poprosiła ich o pomoc w poszukiwaniach. Na jej prośbę odpowiedziały 4 osoby. Kiedy właścicielka kawiarni przyjechała na miejsce, wraz z ojcem dziewczyny zaczęli przeszukiwać zarówno lokal, jak i przyległy teren. Ich ostatnią nadzieją było to, że Lisa z jakiegoś powodu zdecydowała się wrócić do domu nie skuterem, a autobusem. Sprawdzili rozkład jazdy i matka dziewczyny z jej starszą siostrą natychmiast udały się na przystanek w swoim mieście. Niestety, ta wersja się nie potwierdziła. Lisa nie była w autobusie i jej krewni natychmiast zgłosili jej zaginięcie na policji. W tym momencie była już prawie 10 wieczorem i na zewnątrz robiło się ciemno. Policjanci natychmiast przystąpili do zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań. Fakt, że skuter dziewczyny został pozostawiony na parkingu z kluczami, sugerował możliwe porwanie. Takie sprawy w Szwecji zdarzają się dość rzadko, a jeszcze rzadziej w ich odległej, prowincjonalnej okolicy. Dlatego funkcjonariusze natychmiast wysłali kilka grup z psami do poszukiwań, a inni policjanci chodzili od domu do domu w tej okolicy. Wkrótce o zaginięciu Lisy dowiedzieli się jej koledzy z klasy i przyjaciele. Rozpowszechnili informacje o jej zniknięciu w mediach społecznościowych, mając nadzieję, że pomoże to znaleźć świadków. Poszukiwania dziewczyny trwały całą noc, jednak nie przyniosły one żadnych rezultatów. Rano w poniedziałek policja ogłosiła zaginięcie Lisy, wzywając do podzielenia się z wszelkimi przydatnymi informacjami. Mniej więcej w tym samym czasie skontaktowali się z nimi mężczyźni, którzy poszli do pracy i znaleźli rękawiczkę motocyklową w magazynie przemysłowym znajdującym się naprzeciwko kawiarni. Policjanci sprawdzali ten magazyn wieczorem w dniu zaginięcia dziewczyny, ale nie zauważyli tam rękawiczki. Pokazali ją rodzicom Lisy, którzy potwierdzili, że rękawiczka rzeczywiście należy do niej. To jeszcze bardziej umocniło wersję o porwaniu, a policjanci skierowali na poszukiwania dodatkowe siły. W międzyczasie wiadomość o zniknięciu dziewczyny rozeszła się po okolicy, a do poszukiwań przyłączyły się setki wolontariuszy. We wtorek policjanci otrzymali jeszcze kilka niepokojących tropów. Wolontariusze przeszukiwali obszar wzdłuż polnej drogi, która zaczynała się kilkasetek metrów od kawiarni. Tam znaleźli etui na telefon, paragon, bilet i rozbity ekran smartfona. Śledczy od razu ustalili, że wszystkie te przedmioty należały do Lisy i skoncentrowali poszukiwania w tym obszarze. Wkrótce znaleźli inne części rozbitego smartfona, dokumenty Lisy i jeszcze kilka paragonów. Wszystkie te przedmioty były rozrzucone wzdłuż tej samej polnej drogi. Po odkryciu tych dowodów policjanci nie mieli wątpliwości, że Lisa padła ofiarą porwania. Skierowali wszystkie dostępne siły na jej poszukiwania, a z każdym dniem dołączało do nich coraz więcej zaangażowanych ludzi. Ta sprawa stała się głównym tematem wiadomości w całej Szwecji, a setki wolontariuszy przybywały z różnych zakątków kraju, aby wziąć udział w poszukiwaniach. Do sprawy przyłączyła się również organizacja wolontariacka specjalizująca się w poszukiwaniu zaginionych osób. Wszystko to sprawiło, że poszukiwania Lisy stały się największymi w historii kraju. W sumie wzięło w nich udział ponad 1000 osób. Policja otrzymywała również wiele telefonów z potencjalnymi wskazówkami. Jedna kobieta opowiedziała, że dzień przed zaginięciem Lisy wyszła na jogging. Po środku drogi zatrzymał ją mężczyzna stojący obok swojego samochodu. Rozmawiał z nią po angielsku i poprosił o wskazanie drogi do jakiegoś miasta, o którym kobieta nigdy nie słyszała. Pokazała mu kierunek w Google Maps, ale mężczyzna poprosił ją, aby wsiadła do jego samochodu i pokazała trasę na jego nawigacji. Oczywiście kobieta z dużą podejrzliwością podeszła do takiej prośby i odmówiła, po czym pobiegła dalej. W rozmowie z policją wspomniała o jednej interesującej rzeczy. Wydawało jej się, że widziała tego mężczyznę wśród pracowników, którzy remontowali ten sam magazyn naprzeciwko kawiarni.
koledzy Lisy również opowiedzieli coś interesującego. Jedna z kelnerek w dniu zaginięcia zauważyła dwóch mężczyzn stojących po drugiej stronie ulicy od kawiarni, patrzących w stronę lokalu. Nie przywiązała do tego większej wagi, ale po zaginięciu Lisy postanowiła podzielić się tym spostrzeżeniem z policją. Następnego ranka, w środę, ojciec dziewczyny wraz ze swoimi znajomymi udał się przeszukać tę polną drogę, gdzie znaleziono jej rzeczy. Idąc trochę dalej, znalazł kolejne niepokojące przedmioty – prawo jazdy Lisy na skuter i jej klucze do domu. Wszystko to wyglądało na to, że Lisa była wieziona tą drogą z kierunku kawiarni, a porywacz wyrzucał jej rzeczy. Policjanci i wolontariusze skoncentrowali wszystkie siły na dalszych poszukiwaniach w tej okolicy, ale nie udało się znaleźć żadnych innych rzeczy. Tego samego wieczoru przyjaciel ojca Lisy wracał do domu z poszukiwań. Przejeżdżając obok kawiarni, zauważył, że taśmy policyjne z magazynu, gdzie znaleziono rękawiczkę dziewczyny, zostały zdjęte. Mężczyzna postanowił tam zajrzeć, biorąc ze sobą latarkę, ponieważ na zewnątrz było już ciemno. Chodził po pomieszczeniu przez kilka minut, aż jego uwagę przyciągnęło coś błyszczącego na podłodze. Podchodząc bliżej, zobaczył kobiecy kolczyk, a niedaleko niego drugi taki sam. Mężczyzna poinformował o tym policjantów, którzy pokazali kolczyki rodzicom Lisy. Potwierdzili oni, że te ozdoby należały do ich córki. Policjanci ponownie otoczyli magazyn i przeszukali go dokładniej. Główny detektyw później powiedział, że pierwszego dnia poszukiwań Lisy skupili się na znalezieniu samej dziewczyny, więc magazyn został sprawdzony pobieżnie. Z tego powodu mogli przeoczyć tak drobne przedmioty jak kolczyki. Tym razem przyciągnęli wielu kryminalistyków oraz przewodników psich. W trakcie ponownego przeszukiwania zwrócono uwagę na bardzo nietypowy dowód. Za jedną z przegród policjanci odkryli ludzkie odchody. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma to związku ze sprawą. Jednak kryminalistycy przedstawili całkiem logiczną wersję. Wyjaśnili, że w momencie popełniania ciężkich przestępstw u sprawców wytwarza się ogromna ilość adrenaliny, przez co często odczuwają oni potrzeby opróżnienia się. Na przykład często zdarza się, że morderca może się zmoczyć przed popełnieniem przestępstwa lub w jego trakcie. Biorąc pod uwagę, że w magazynie znaleziono rękawiczkę i kolczyki Lisy, policjanci doszli do wniosku, że jeśli rzeczywiście została porwana, to sprawca mógł ją właśnie tam przeciągnąć. Dlatego detektywi nie wykluczali, że sprawca pod wpływem adrenaliny mógł nie zdołać się powstrzymać i się wypróżnił. Te odchody przekazano ekspertom do analizy DNA. W piątek obszar poszukiwań został rozszerzony i wolontariusze dotarli do farmy oddalonej o około 3 km od kawiarni. Był to kompleks składający się z kilku dużych budynków, w których pracowało wielu ludzi i członkowie ekipy poszukiwawczej postanowili przeszukać je wszystkie. Jednak niemal natychmiast po przybyciu na miejsce podjechało do nich dwóch mężczyzn. Nie znali szwedzkiego i mówili tylko po angielsku. Jeden z nich powiedział, że policjanci już przeszukali tę farmę, jednak kierownik grupy poszukiwawczej odniósł się do tych informacji sceptycznie. Pomyślał, że w takim przypadku zostałby o tym poinformowany i zarządził kontynuowanie poszukiwań. Ci dwaj mężczyźni jeszcze przez chwilę chodzili po terenie farmy i obserwowali wolontariuszy, po czym odjechali. Około godzinę później członkowie grupy poszukiwawczej znaleźli stertę gałęzi za oborą, pod którą znaleźli kask motocyklowy, kurtkę i słuchawki. Policjanci natychmiast przyjechali na miejsce i potwierdzili, że wszystkie te rzeczy należą do Lisy. Skierowali na farmę kryminalistyków do dokładniejszego przeszukania oraz wysłuchali historii o dwóch dziwnych mężczyznach, którzy próbowali odwieść wolontariuszy od przeszukania farmy. Policjanci przypomnieli sobie historię kobiety, która napotkała podejrzanego mężczyznę mówiącego po angielsku. Co więcej, zaczęli podejrzewać, kim może być ten mężczyzna. Od pierwszych dni poszukiwań policjanci obeszli wszystkie domy w pobliżu kawiarni i w jednym z nich mieszkało dwóch braci z Litwy oraz żona jednego z nich.
Wszyscy troje nie znali szwedzkiego i porozumiewali się po angielsku. Byli to jedyni ludzie w promieniu kilku kilometrów, którzy nie mówili w lokalnym języku. Policja miała również inne pośrednie powody, aby ich podejrzewać. Bracia pracowali w magazynie naprzeciwko kawiarni oraz na farmie, gdzie znaleziono kask lisy. Byli dobrze zaznajomieni z tymi budynkami i okolicą, a polna droga, wzdłuż której znaleziono wiele rzeczy dziewczyny, prowadziła w stronę ich domu. Biorąc pod uwagę, że policja nie miała innych podejrzanych, postanowili przesłuchać całą trójkę. Podczas gdy jechali, aby zabrać ich na komisariat, na farmę przybyli kryminalistycy. Razem z wolontariuszami kontynuowali przeszukiwania farmy, a ich uwagę przyciągnęła stara przyczepa. Stała ona wśród wysokiej trawy i wyglądała na nieużywaną od wielu lat. Jednak obok jej drzwi roślinność była zgnieciona, jakby coś tam leżało całkiem niedawno. Ponadto część trawy była przygnieciona drzwiami, co oznaczało, że ktoś niedawno je otwierał. Gdy tylko kryminalistycy otworzyli drzwi, uderzył ich silny zapach rozkładającego się ciała. Wewnątrz przyczepy znajdowały się szafki na ubrania, najwyraźniej kiedyś używane jako przebieralnie dla robotników, i wszystkie szafki oprócz jednej były zamknięte. Eksperci pomyśleli, że ciało lisy może być w jednej z nich. Zaczęli je po kolei otwierać, ale szybko zauważyli, że ciało dziewczyny znajduje się w otwartej szafce za stertą starych ubrań i szmat. Pomimo małych rozmiarów szafki, mordercy udało się umieścić tam swoją ofiarę. Na szyi lisy była lina, a na głowie dużo taśmy klejącej. Jej spodnie były opuszczone, a koszulka podciągnięta do góry. Eksperci medyczni ustalili, że lisa zmarła przez uduszenie. Nie znaleźli jednak śladów gwałtu. Wszystkie jej ubrania zostały przekazane ekspertom. W międzyczasie informacja o odnalezieniu ciała rozniosła się po całym kraju. Przez cały tydzień wiadomość o porwaniu 17-letniej dziewczyny była głównym tematem w Szwecji, a gdy odnaleziono jej ciało i opinia publiczna dowiedziała się, że lisa została brutalnie zamordowana, sprawa obiegła cały kraj. Przestępstwa tego rodzaju były w Szwecji niezwykle rzadkie, a ludzie byli w szoku na myśl, że ktoś mógł popełnić taką zbrodnię. Tego samego dnia, gdy znaleziono ciało dziewczyny, wydarzyło się coś niezwykłego i bardzo przerażającego. Użytkownicy YouTube'a znaleźli filmik opublikowany 13 dni przed morderstwem. Tytuł filmu to liczba 13, a wideo przedstawiało odliczający czasomierz. Najbardziej niepokojące było jednak to, że nazwa kanału, który opublikował ten film, brzmiała Lisa Holm. Informacja o tym wideo szybko rozprzestrzeniła się w mediach, a wiele osób było wstrząśniętych taką zbieżnością. Niektórzy zaczęli myśleć, że jakiś użytkownik przewidział morderstwo, ale w rzeczywistości wszystko okazało się znacznie prostsze. Najprawdopodobniej ktoś zmienił nazwę kanału i filmu już po odkryciu ciała dziewczyny. Albo ta osoba chciała wywołać nową teorię spiskową, albo po prostu zrobić okrutny żart. Tymczasem przed policją stanęło zadanie znalezienia zabójcy w jak najkrótszym czasie. W momencie odnalezienia lisy śledczy już dowieźli do komisariatu dwóch braci i kobietę i cała trójka zaprzeczała swojej winie. Twierdzili, że w momencie porwania byli w domu, potwierdzając nawzajem swoje alibi. Według nich starszy brat spał w swoim pokoju, jego żona przygotowywała kolację, a młodszy brat siedział przy komputerze. Starszy brat, Nerius, dodał, że około godziny 20 obudził się i pojechał na stację benzynową, gdzie kupił pizzę i papierosy. Policjanci nie byli skłonni uwierzyć w ich alibi, ponieważ cała trójka mogła po prostu kryć się nawzajem, więc pobrali od nich próbki DNA, ale śledczy nadal nie mieli żadnego dowodu, który wiązałby ich z zabójstwem. Jednak nie trwało to długo. Kryminalistycy pracowali w magazynie i na farmie, wykorzystując wszystkie dostępne siły i zasoby, i wkrótce przyniosło to efekty. W magazynie naprzeciwko kawiarni znajdował się niewielki biurowy pokój.
Było w nim duże okno wychodzące bezpośrednio na kawiarnię. Badając to pomieszczenie, eksperci znaleźli 15 różnych śladów męskiego nasienia na ścianach i podłodze przy tym oknie. Wszystko wskazywało na to, że jakiś mężczyzna tam stał, obserwując pracownicę kawiarni, w tym lisę, i się masturbował. Te próbki nasienia natychmiast wysłano do laboratorium, gdzie szybko wyodrębniono z nich profil DNA. Wszystkie 15 śladów nasienia w pełni pokrywały się z DNA starszego brata, 35-letniego Neriusa. To samo dotyczyło odchodów znalezionych w magazynie. One również należały do niego. W sąsiednim pomieszczeniu, które kiedyś służyło do przechowywania mleka krowiego, kryminalistycy zwrócili uwagę na rurę. Wystawała ona około 2 metrów nad podłogą i była pokryta grubą warstwą kurzu, z wyjątkiem małego paska. Rozmiar tego paska odpowiadał rozmiarowi liny, którą owinięto szyję lisy. Ponadto na tej rurze znaleziono ślady krwi. Analiza DNA wykazała, że należała ona do Neriusa. Na podłodze pod rurą znaleziono również kawałek dokładnie takiej samej liny. Eksperci zbadali ją i wyodrębnili 2 profile DNA, lisy oraz Neriusa. Dla policji była to pierwsza poważna poszlaka. Mężczyzna zdecydowanie miał kontakt z liną, którą zabito dziewczynę. Co więcej, na podłodze w tym pomieszczeniu znaleziono włos lisy. Kolejnym ważnym dowodem były ślady DNA Neriusa znalezione na kurtce lisy. Na podstawie dostępnych danych policjanci doszli do wniosku, że została ona zabita właśnie w tym miejscu. Ustalili wstępną wersję wydarzeń. Ich zdaniem Nerius przez jakiś czas obserwował kawiarnię, a kiedy lisa została sama na parkingu, podjechał do niej swoim samochodem. Następnie, zgodnie z relacją kobiety, która była na przebieżce, mężczyzna mógł poprosić lisę o wskazanie drogi do jakiegoś miasta, po czym Nerius mógł poprosić ją, aby wsiadła do jego samochodu, by wprowadzić trasę do nawigacji. Biorąc pod uwagę, że lisa była życzliwą i pomocną osobą, mogła się zgodzić. Gdy tylko dziewczyna znalazła się w samochodzie, przestępca zakleił jej usta taśmą i podjechał do magazynu naprzeciwko. Tam owinął jej szyję liną i powiesił na rurze. Według specjalistów to właśnie to widowisko podnieciło mężczyznę na tyle, że z powodu nadmiaru adrenaliny opróżnił się na podłogę. Następnie umieścił ciało lisy w samochodzie i pojechał na farmę, wyrzucając jej rzeczy przez okno po drodze. Tam ukrył ciało w szafce przyczepy, przykrywając je starymi ubraniami, które leżały wokół. Cały ten proces, od porwania do ukrycia ciała, zajął mu mniej niż godzinę. Pomimo wszystkich dowodów, Nerius nadal utrzymywał swoją niewinność. Jego żonę i młodszego brata musiano wypuścić, ponieważ nie było przeciwko nim żadnych dowodów. Po wyjściu na wolność niemal natychmiast opuścili Szwecję i wrócili do rodzinnej Litwy. Przygotowania do procesu były bardzo intensywne. Nerius twierdził, że przez długi czas pracował w tym magazynie. Jego DNA mogło się tam znaleźć podczas pracy. Ponadto miał alibi dostarczone przez żonę i brata. Chociaż oba te źródła budziły poważne wątpliwości, w sądzie z pewnością mogły pomóc mężczyźnie. Z drugiej strony, obecność DNA Neriusa na ubraniach ofiary można było wyjaśnić tylko tym, że bezpośrednio ją dotykał. Ponadto policja znalazła świadków, którzy widzieli jego samochód w pobliżu kawiarni tuż przed porwaniem lisy. Według nich ten samochód kilka razy przejeżdżał drogą między kawiarnią a farmą w czasie, kiedy Nerius rzekomo spał w domu. Przez kilka miesięcy po odnalezieniu ciała eksperci nadal badali dowody, korzystając z najnowocześniejszych laboratoriów. Ostatecznie udało im się znaleźć ślady DNA Neriusa na niemal całej odzieży lisy, w tym na wewnętrznej stronie jej bielizny. Biorąc pod uwagę, że cała sprawa wciąż budziła zainteresowanie całego kraju, śledczy kontynuowali poszukiwanie innych dowodów, które mogłyby wpłynąć na proces sądowy. Udało im się nawet wyjechać na Litwę, aby ponownie porozmawiać z żoną i bratem podejrzanego. Kobieta nadal twierdziła, że Nerius nie opuszczał domu w przedziale czasowym między 18 a 20.
Ale kiedy przyszła kolej na młodszego brata, policjanci nagle otrzymali to, czego potrzebowali. Po tym, jak opowiedzieli mu o wszystkich dowodach przeciwko jego bratu i szczegółowo opisali, co zrobił 17-letniej dziewczynie, mężczyzna postanowił przyznać się do wszystkiego. Stwierdził, że Nerius faktycznie nie był w domu tego wieczora, wracając dopiero około 19:30. Był cały brudny i od razu wrzucił wszystkie swoje ubrania do pralki. Kiedy policjanci zaczęli obchodzić wszystkich mieszkańców i dotarli do ich domu, Nerius szepnął bratu: powiedz im, że byłem w domu w tym czasie. Później wyjaśnił to w ten sposób. Nerius obawiał się, że zostanie obwiniony o cudze przestępstwo, ponieważ był imigrantem i nie miał alibi na czas porwania. Młodszy brat naprawdę wierzył, że jego krewny nie miał nic wspólnego z morderstwem, ale po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami zdał sobie sprawę, że był w wielkim błędzie. Pogrzeb Lisy odbył się dopiero miesiąc po jej zabójstwie. Kościół, w którym miała miejsce ceremonia, mógł pomieścić jedynie 130 osób. Jednak chętnych do pożegnania dziewczyny było znacznie więcej. Organizatorzy zdecydowali się ustawić na zewnątrz ławki i duże ekrany, aby wszyscy mogli obserwować ceremonię. Proces sądowy rozpoczął się 4 miesiące po zabójstwie. Sprawa ponownie przyciągnęła uwagę całej Szwecji, dlatego wszyscy uczestnicy tego procesu byli pod dużym napięciem. Nikt z nich nie mógł popełnić błędu. Adwokat Neriusa upierał się, że DNA jego klienta mogło znaleźć się na ubraniu ofiary, ponieważ pracował w magazynie. Strona oskarżenia wskazywała jednak, że ta wersja nie ma sensu, zwłaszcza w przypadku bielizny Lisy. Jedynym sposobem, aby DNA podejrzanego znalazło się tam, było bezpośrednie dotknięcie bielizny ofiary. Nie pojawiły się żadne inne sensowne wyjaśnienia ze strony Neriusa. Jego adwokat próbował jedynie promować wersję, że prawdziwym zabójcą był młodszy brat, który wziął wiele próbek DNA Neriusa i umieścił je na ciele ofiary oraz na miejscu zbrodni. Nie był jednak w stanie wyjaśnić fizycznej możliwości takich manipulacji z DNA. Proces zakończył się po miesiącu i Nerius został uznany winnym morderstwa. Mężczyzna został skazany na dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze, które bardziej przypominało niezły trzygwiazdkowy hotel. Jego adwokat próbował odwołać się od wyroku, ale apelacja została odrzucona. Na początku 2017 roku sam Nerius złożył wniosek o deportację i przeniesienie do więzienia w ojczyźnie. Powody takiej decyzji są nieznane. Litewskie więzienia znacznie różnią się od szwedzkich na niekorzyść. Jednak sąd postanowił uwzględnić jego prośbę. W końcu zapewnienie komfortowych warunków osadzenia kosztuje szwedzkich podatników kilkaset dolarów dziennie na jednego więźnia. Później, w tym samym roku, jego motywy stały się jasne. Złożył apelację w litewskim sądzie, a jego wyrok został skrócony z dożywocia do 15 lat. Jednak jego radość nie trwała długo. Kilka tygodni później sąd apelacyjny uchylił to postanowienie i Nerius znów musiał spędzić resztę życia w więzieniu. Teraz jednak nie miał możliwości powrotu do wygodnej szwedzkiej celi. 5 lat później, w sierpniu 2022 roku, Nerius napotkał kolejny minus przeniesienia do litewskiego więzienia. Podczas przenosin więźniów do innego budynku, jeden z nich zaatakował mężczyznę ostrym narzędziem. Nerius odniósł poważne rany cięte i zmarł w drodze do szpitala. Jeśli chodzi o jego żonę, kwestia jej zaangażowania wciąż nie została całkowicie wykluczona. Policjanci zauważyli, że nie ma żadnych dowodów na jej bezpośredni udział w porwaniu lub zabójstwie, ponieważ w takim przypadku eksperci powinni znaleźć jej DNA na ubraniach lub rzeczach Lisy. Jednak nie można wykluczyć, że wiedziała o przestępstwie męża i pomagała mu ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości, zapewniając fałszywe alibi. Młodszy brat Neriusa również budzi pewne wątpliwości. Pracownice kawiarni opowiadały, że widziały dwóch mężczyzn stojących obok magazynu i obserwujących je. Zakładając, że jeden z nich to prawdopodobnie Nerius, drugi musiał być jego bratem. Niemniej jednak DNA młodszego brata nie znaleziono ani w magazynie, ani na ubraniach Lisy,
co sprawia, że jego udział w morderstwie jest mało prawdopodobny. Możliwe, że razem ze starszym bratem rzeczywiście obserwowali młode pracownice i rozmawiali o jakichś niestosownych rzeczach, ale na popełnienie tak okrutnego czynu zdecydował się tylko Nerius. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i nie zapomnijcie dać łapki w górę pod tym filmem, jeśli Wam się spodobał. Dziękujemy za oglądanie. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Bądźcie ostrożni.